Dalsza sprawa, uważam, że musi być dużo ostrzejszy język PiS-u, że jest on o wiele za łagodny. Ja znów powołam się na Orbana, ojej, to jest niepoprawne teraz, ale ja uważam za błąd, za wielki błąd prezesa Kaczyńskiego, teraz to powiedzenie, że nie spotkał się z Orbanem, bo... No to jest, no to tym bardziej, to słyszę, to tym bardziej nonsensowne było to twierdzenie w tym przypadku. To nie Orban niszczy jedność Unii Europejskiej, dawno zniszczyły je Niemcy, pani Merkel, Francja, Holanda, która sprzedaje te za miliardy te Mistrale i tak dalej. A Węgry mogą być naprawdę znakomitym wzorem wewnętrznie, oczywiście dla to, co robią przeciwko zagranicznym koncernom, bankom, supermarketom. No zrób na przykład koło mego domu, z rok temu zlikwidowano, powstała jakaś Biedronka i padły wszystkie sklepy w okolicy. A tam ci nie płacą podatków, zmieniają po kilku latach szynki. To na Węgrzech ukrócono i zakazano budowy marketów o większej ilości niż 300 metrów. Teraz z kolei będzie się wyrzucać markety na obrzeża miast, nie w centrum, zakaz sprzedaży w marketach w niedzielę i tym podobnych rzeczy. Tam zakaz sprzedaży ziemi węgierskiej, Orban powiedział, ani jeden metr ziemi w ręce obce. Ale za to, za opodatkowanie podatkiem kryzysowych banków, marketów i innych, za to, że doprowadził do przewalutowania franka, idąc na drogę na rzecz swoich obywateli już parę lat temu, u nas nic się tu nie robi, za to, że obniżył ceny energii dla zwykłych ludzi o 10%, potem o dalsze 10%, co uderzyło w koncerny niemieckie, austriackie i tym podobne, za to, że zlikwidował pośrednictwo sprzedaży produktów rolnych, pasożytnicze, tak jak u nas. Tak, proszę Państwa, można, okazało się, ile rolnik dostaje za swoje mleko, mięso, jabłka i tak dalej, a potem jak windują te ceny gdzie indziej. To wszystko na Węgrzech się skończyło. Tak jak jest zakaz sprzedaży żywności robiącej GMO, jest w konstytucji zapisany nawet nowy. Mówiąc tak samo jak, że małżeństwo jest związkiem między mężczyzną a kobietą. Węgry są wzorcem, ale zapłaciły ogromną cenę nagonki gospodarczej. No między innymi w końcu wyrzuciły Międzynarodowy Fundusz Walutowy od siebie w Budapeszcie. Tak, proszę Państwa. Nagonka ze państw, czołowych państw Europy Zachodniej i Merkela, i Merkel, na co powiedział Orban, że nikt nie powtarzają, bo tam była groźba, kawalerię niemiecką, że wyślą na Węgry, już to znamy. Groził im Obama, Clinton, etc. Tyle nacisków i Węgry się zwijały, próbowały z Polską się dogadać. Pierwsza wizyta Orbana po dojściu do władzy była w Polsce. I on powiedział, że chciałby widzieć w Polsce lidera małych i średnich narodów. No niestety, złudzenia, naiwność przy takim tym. I co się potem zwrócił się do Chin. No dostali kilka miliardów dolarów to wszystkiego nie rozwiązywało. Indie, jest to otwarcie na wschód, bo tam są duszeni. Ja nie widzę powodu, dlaczego należy w tej sytuacji uderzać na Orbana. Tym bardziej, że na przykład dwa dni temu widziałem, jeszcze dzień przed wypowiedzią Kaczyńskiego, bardzo dobry komentarz w Gazecie Polskiej Codziennej Krzysztofa Szczerskiego, byłego wiceministra spraw zagranicznych w rządzie PiS-u i który moim zdaniem jest najlepszym fachowcem teraz w PiS-ie od spraw zagranicznych. Pragmatyzm Orbana, oceniając politykę Viktora Orbana wobec Moskwy, nie można zapominać o uwzględnieniu kontekstu sytuacji Węgier, które są uzależnione od jednego dostawcy gazu Rosji.
Ci, którzy tak mocno oburzają się na rozmowy, które Orban toczy z Putinem, powinni mieć świadomość, że węgierski premier robi to, co na jego miejscu uczyniłby każdy polityk działający na rzecz własnej ojczyzny, zabezpiecza jej interesy energetyczne. I teraz na koniec, skądinąd w tonie smutnej ironii można powiedzieć, że nie jest możliwe, by Orban wyłamał się ze wspólnoty państw Europy Środkowej. Dlaczego? Na tę chwilę ona po prostu nie istnieje. No taka jest prawda. A ja przypomnę, że Orban od razu po dojściu do władzy, o czym pewno Kaczyńskiego nie informowano, wykupił ku złości Putina koncern naftowy MOL węgierski, który już znalazł się w większości w rękach rosyjskich, że zmieniano nazwy, między innymi Moskwa, plac Moskwa zmieniono na inny też w ramach i że na Węgrzech 2 lata temu aresztowano 3 bardzo wysokich dostojników za szpiegostwo na rzecz Rosji. Byłego ministra służb specjalnych w rządzie postkomunistów i ich platformy Lajosza Silvasiego i 2 dyrektorów służb specjalnych rangi tak pułkownika Czerwińskiego. No dostali dość małe wyroki, 2 lata, ale aresztowano, skazano, a w Polsce mamy ze 100 razy więcej szpiegów rosyjskich niż na Węgrzech. Nikt ich jakoś nie potrafi wyłapać. Także mówię, jest to sprawa złożona. Ja ogromnie żałuję, że doszło do czegoś, że źle, ktoś źle poinformował po prostu Kaczyńskiego. A mówię, żałuję, między innymi przygotowuję tutaj książkę o Węgrzech, przed świętami powinna wyjść, właśnie głównie pokazującą konkretne reformy Orbana, bo książka Jankego jest dobra, ciekawa, ale nie ma tam prawie o tych zmianach, które on wprowadził. I teraz w opcji na prawo w takim piśmie, które bardzo ostro pisze, czy Polska jest neokolonią, jest mój bardzo długi szkic na ten temat. Teraz najnowszy numer. Teraz, proszę Państwa, kolejna sprawa, nie wiem, nie zamęczyłem już Państwa, to powiem, ja uważam, że język PiS-u musi być dużo ostrzejszy. Niech zdrada zawsze, jak jest zdrada, to niech nazywa się zdrada. A nawiązując do tego, co Pani Bożena powiedziała na początek, to jest inna rzecz, poza tym, że u nas miliony ludzi wymordowano w czasie wojny, tych najlepszych, najenergiczniejszych, że potem była ta emigracja solidarnościowa 800 tysięcy. Ale proszę Państwa, my jesteśmy ciągle narodem, a tu jest moja książka o historii, żeby Polska, której ja, to prawda już się kończy, będę musiał to dodrukować, która no, pokazuje, bez panegiryków, bo pisze o błędach Kościuszki, cytując generała Prądzyńskiego i tak dalej, ale wybraniam też powstania, sprzeciwiam się bredniom takim, jak niestety dziadek Giertycha wypisywał, że powstania to były dziełem masonów. Akurat prymas tysiąclecia miał zupełnie inną opinię o powstaniu styczniowym i pokazuje, jak minister lubecki, ulubiony minister cara Mikołaja, pisał mu, że to Rosjanie, Nowosilcow i książę Konstanty doprowadzili do wybuchu powstania, pisze o ich odpowiedzialności. Ale ja też piszę tam o pewnych cechach charakteru, które mnie ogromnie denerwują w naszym narodzie. Miękkość serca, miękkość niesamowitą, ty pisze, i pobłażanie dla zdrajców. Ja już dawno napisałem, że prekursorem grubej kreski mazowieckiego był król Jan Kazimierz, który darował dla najgorszych zdrajców Radziejowskiego, który ściągnął Szwedów na Polskę, i księcia Bogusława Radziwiłła. Jeszcze w XIX wieku była taka bardzo popularna, smutna pieśń ludowa. Zdrajców przybywa, bo lud zbyt poczciwy. Ja już strasznie mam dość tej poczciwości polskiego ludu. I potem są te nierozliczenia w każdym kroku. Raz wreszcie to trzeba rozliczyć. I dlatego, proszę Państwa, uważam,
że musi być wreszcie panować język twardy, taki jak Orban używa, który mówi dla nas licznie tylko Budapeszt, nie Bruksela, Waszyngton czy Moskwa, który pisze, mówi, nie jesteśmy kolonią, nie będziemy kolonią i tak dalej, bo nas robią, jesteśmy skolonizowani, przeciw temu się trzeba buntować. I mnie się podoba akurat taki język, chciałbym słyszeć od przywódców PiS-u też, to częściej, niezależnie od tego, jak się obrażą różne olejniki, lisy. Otóż to, co pisał Pietrzak w sieci z 2 czerwca 2014. Władzę w Polsce przejęła jakaś mieszanina naszych okupantów, agentów Rosji i Niemiec, cynicznych łobuzów pochowanych do dziś głęboko w cieniu. Codziennie w telewizorach widać pyski agentów, którzy mają jeden cel – łgać, kłamać, atakować i nie pozwalać się ludziom koncentrować na ważnych sprawach. Prowadzona jest psychologiczna wojna z narodem. I teraz, czy nie jest to prawdziwe? Proszę Państwa, a jak ocenić to, co robił Balcerowicz? Bo przez cały ten jego plan, to nie był jego plan, tylko miliardera Sorosa i Zachsa. Polecam tu książkę Zachsa, który wprowadzał, no, jak to w ciągu 3 dni dogadał się co do prowadzenia planu z 3 osobami, żaden nie ekonomista. Jeremek, historyk średniowiecza, który z ekonomii wiedział tylko tyle, jakie były dochody kurtyzan francuskich w XII i XIII wieku. Drugi, Kuroń, u którego poparcie dla planu zwiększało się z każdą butelką whisky. To pisuje Zachs. No i trzeci Michnik, też nie zdając się na gospodarkę. Narzucono nam plan, który zniszczył polską gospodarkę. A to co, Sopno? Ale to już wcześniej. Ale ja dlatego byłem oburzony na ataki na profesora Gierzuna. Polecam tu tekst Gontarczyka. Patologia transformacji, gdzie skrupulatnie opisał, jak wiele przedsiębiorstw upadło dzięki Balcerowiczowi i liberałom typu Tuska i spółki. Może dlaczego się nie przypomina? A druga rzecz. Tak, proszę zajrzeć do książki Balcerowicza, chociaż 800 dni. Nudne to, co prawda, że zęby bolą od tego, ale tam w pewnym miejscu można się dowiedzieć, że członkiem Rady Ekonomicznej przy Radzie Ministrów, bardzo wpływowym gremium wtedy, gdy zaczynał Mazowiecki i Balcerowicz, został kto? Gubernator Banku Izraela. I dzięki temu miał wiedzę o wszystkich największych tajnikach Polski. A najważniejsze to było stosunek, kurs złotego do dolara. Kto to wiedział, jak to będzie się kształtowało, to mógł zarobić niesamowite kokosy. Dyplomaci przywozili walizki dolarów, umieszczali je w Polsce, potem wywozili w odpowiednim momencie, kiedy mówi się, i to też i profesor Gierzun pisał, z 15 miliardów dolarów przynajmniej tak wyciągnięto. Czy to nie była zdrada interesów Polski? Była. Tak, dopuszczenie cudzoziemca do najważniejszego gremium takiego ekonomicznego. A teraz pytam dalej, jak ocenić fakt, że czołowy, zaraz, że pan Tusk broniąc, ale to może najpierw jeszcze kogoś innego tu chciałem, momencik, jeśli mi się tu zgubiło jedno, jak ocenić fakt, że czołowy spec od wyprzedaży polskiego przemysłu za bezcen, Janusz Lewandowski jest teraz na bardzo wysokim stanowisku w Unii Europejskiej już od wielu lat. No między innymi wyprzedaż zakładów papierniczych w Fidzyniu za 1/5 wartości i tak dalej. Jak ocenić fakt, że Donald Tusk, obecny król Europy, jak mawia jego córka, tak, już w 1993 roku bronił na spotkaniu w Starachowicach prywatyzatora
Lewandowskiego, wyrażając skrajną pogardę dla polskiego przemysłu, dla polskiej, to lekceważenie, pogarda, że przemysł polski jest niewiele albo nic nie wart, dlatego go się sprzedaje za bezcen. Jak ocenić fakt, że tenże Tusk przyjął uroczyście z rąk kanclerz Merkel medal dla uczczenia śmiertelnego wroga Polski, ministra spraw zagranicznych Niemiec Waltera Rathenau, który w 1922 roku zawarł z bolszewicką Rosją układ w Rapallo przeciw Polsce, który chciał rozbioru Polski. Polski premier przyjął taki medal. Dlaczego nie protestowali czołowi politycy opozycyjni w tym momencie? W innych krajach to po czymś takim premier, który przyjął order ku czci śmiertelnego wroga tego kraju, zleciałby natychmiast. Teraz inna sprawa. Jak ocenić fakt, że polski minister finansów wprowadził 22% podatek VAT dla polskich komputerów, a zero dla zagranicznych? Sprawa Kluski. Czy to nie była zdrada? Czy to nie było tak działanie jak w Kolonii? A jak ocenić fakt, że inny minister finansów z kolei opodatkował na 22% VAT polskich projektantów budowlanych, a zagranicznych na zero? A tu ja mam nawet w Gazecie Wyborczej bardzo ciekawą informację, jak Niemcy z kolei traktowali swoich przedsiębiorców. Otóż w Niemczech przez lata Ministerstwo Finansów odliczało od podatku niemieckim przedsiębiorcom to, co dali na łapówki dla polskich dyrektorów, ministrów i tak dalej. I to Niemcy, państwo prawa. Tu mam w Gazecie Wyborczej nawet przyznanie. I jeszcze taki inny przykład. Jak ocenić fakt, że były premier, bo my jakoś tego nie przypominamy. To jest dla mnie w ogóle ogromnie dziwne. Zaraz, może jeszcze jednej książki mi zabrakło. Nie wiem, czy jest. Nie, chyba nie wziąłem. A nie, jest. Bo my o różnych rzeczach zapominamy, nie przypominamy. Dlaczego ciągle w naszej prasie i w wypowiedziach przez te ostatnie lata nikt nie przypominał dawnej wypowiedzi Tuska, która obnażała cały jego charakter, stosunek do demokracji i konstytucji. To jest moja już wyczerpana książka Platforma obłudników. Otóż okazało się, wypowiedź Tuska po liście Macierewicza, dwa dni po jej ogłoszeniu, w wywiadzie dla pani Olejnik w Radiu Z. Co powiedział Tusk o rządzie Olszewskiego? Zniszczyć ten rząd. Najgorsze wyjście, nawet niedemokratyczne, nawet niekonstytucyjne, jest lepsze niż rząd Olszewskiego. No to widzicie państwo, stosunek do demokracji, do konstytucji. A dlaczego się tego nie przypomina? Ja w ogóle to mam dość lenistwa naszych dziennikarzy prawicowych i tak dalej. No mamy chociażby tą Kopak. Przecież to już dawno powinno być, już kilka miesięcy temu, w ciągu dwóch tygodni broszura 20 czy 30 stronicowa pokazująca jej największe głupoty. Nie tylko to, że tam to przekopała nam, że nawet przekopano w Smoleńsku, ale ile głupot zrobiła jako minister zdrowia, ile głupot zrobiła jako minister Sejmu świadomie, zamykając w tak zwanej zamrażarce różne projekty uchwał ze strony PiS-u i tak dalej. A dlaczego nie ma dotąd gruntownej biografii takiej naprawdę krytycznej, pokazującej wszystkie głupoty pana Bronisława Bulkomorowskiego, proszę państwa. Zresztą to powinno być już dawno gruntownie zrobione, a potem wielu ludzi myśli, taki poczciwy, gajowy, etc. A dlaczego nie było odpowiednio mocnej reakcji, kiedy parę lat temu pan Komorowski powiedział w związku z Jedwabnem. To trzeba przypominać i nikt nie przypomina teraz w tych ostatnich miesiącach o Polakach. Naród ofiar musiał uznać tę niełatwą prawdę, że bywał także sprawcą. No proszę, czyli katem.
to w oparciu o zachowanie kilkudziesięciu wykolejeńców z Jedwabnego w sytuacji, gdy rola Niemców do końca nie została niestety wyjaśniona i potrzebnie przerwano tą ekshumację w Jedwabnym, to gdy już znaleziono naboje niemieckie i inne, a proszę Państwa, przeważająca część narodu polskiego zachowała się znakomicie, za co zapłaciły wszystkie nasze rodziny, mój ojciec też zginął już pod koniec wojny. I teraz zachowaliśmy się jako naród o wiele lepiej niż Czesi, Francuzi, Włosi, Węgrzy, Rumuni. Niż ogromna część, też Anglicy, Amerykanie w różnych sytuacjach. Ale ten naród miał swój honor i miał prawo się bronić i się obronił. Ale i jak Żydzi, proszę Państwa, ta książka, zobaczycie, Żydzi przeciw Żydom, rola policji żydowskiej. To było kilkanaście tysięcy osób. Jak oni zdradzali swych rodaków, prowadzili na śmierć. Znajdziecie w drugim tomie mojej książki na przykład o zbrodni w Oszmianie. Ilu zginęło w Jedwabnym Żydów? 250. A w Oszmianie zamordowano policjanci żydowscy na zlecenie Niemców ponad 400 Żydów. Ale o tym nikt nie wie. Wiecie, przemilczane. Nikt nie robi filmu typu Pokłosie o policjantach żydowskich, którzy... dlaczego oto oni wyłapali ogromną część Żydów, którzy byli w getcie. Oni prowadzili ich na śmierć, a dlaczego byli tacy gorliwi? Tylko 12 według relacji żydowskich na 1200 w getcie warszawskim zachowało się uczciwie. No, ile to jest? 1%? Tak? A proszę, dlaczego byli tacy gorliwi? Bo potem, jak złapali taką rodzinę żydowską, zaprowadzili do pociągu, który ich deportował na zagładę, to mogli obrabować ich mieszkanie. Słowo szaber pochodzi od szabrower. To wtedy powstało to słowo w getcie warszawskim dla uczczenia działań tamtejszych Żydów. Ale jakby ktoś w oparciu o zachowania tysięcy też i z Judenratów, tych władz żydowskich innych, gdyby tak potrafił, wypowiedział taki sąd jak Komorowski, to powiedzieliśmy, no kretynizm, gdy powiedział tak o Żydach i tak dalej. Ale o Polakach można mówić. Ale to był największy policzek dla narodu. No ale dlaczego nie reagowano? Dlaczego teraz się nie przypomina, kiedy jest kampania prezydencka? Nie wypada? Tak się ten, bo może jeszcze urazi się jego żonę, córkę wysokiego ubeka i ubeczki, tak jak opisywano w Gazecie Polskiej. A jak to jest w innych krajach? W Niemczech przewodniczący parlamentu Filip Jeniger pozwolił sobie w 1988 roku na powiedzenie publiczne, no, że Niemcy popełnili zbrodnie w czasie wojny. Następnego dnia obalono go ogromną większością głosów, przestał być przewodniczącym Bundestagu, parlamentu. A jak to jest na moich Węgrzech? Otóż dwa lata temu bardzo znany pisarz węgierski pochodzenia żydowskiego, Arkos Kertész, laureat głównej nagrody państwowej, a poza tym, co tam było jeszcze, honorowy obywatel Budapesztu, pojechał do Stanów Zjednoczonych i napisał wyjątkowo jadowity paszkwil na Węgrów, że dlatego oni tolerują tego ohydnego dyktatora Orbana, bo to jest naród potulny o duszy niewolniczej. Więc ja przypomnę, że Węgrzy mieli więcej powstań narodowych niż my, a jedno trwało 8 lat, Rakoczego, 703-11. A poza tym napisał, że Węgrzy to są jedynym narodem, który nie rozliczył się ze zbrodniami Holokaustu. Tak każdy naród po kolei mogą skarżać. Wrócił na Węgry, po paru dniach pozbawiono go tytułu honorowego obywatela Budapesztu, Rada Miejska. Tak, to jest dobry wór, ale bo oni reagują, w innych krajach to się reaguje. Gdzie indziej to by prezydenta Komorowskiego po czymś takim, co powiedział, to by zaczęto proces odwoływania go z funkcji prezydenta. To byłby ogromny skandal, a u nas to przeszło, zapomniano i tak dalej. Ale co więcej, mniejszość żydowska, która jest duża w Budapeszcie, 100 tysięcy osób, odcięła się gremialnie od tego Kertésza
że on plugawie działał, zaszkodził zbliżeniu między Żydami a Węgrami i biedaczyną musiał wyjechać jak niepyszny na emigrację do Kanady. Ale dodatkowo wyciągnięto jeszcze jeden wniosek. Otóż proszę Państwa, pan parlament węgierski przygotował ustawę, która przewiduje, że każdy, kto dostał najwyższe odznaczenie, tytuł doktora honoris causa, obywatelstwo honorowe, nagrodę państwową, jeśli potem zachowa się niegodnie wobec Węgier, to to wszystko będzie mu odbierane. Prawnicy tylko się spierali, czy powinien też oddawać zawartość finansową nagrody państwa. A mnie się marzy, proszę Państwa, że jeśli u nas, oby to nastąpiło, obóz patriotyczny dojdzie do władzy, to przyjmie się taką samą ustawę i wtedy już widzę oczyma wyobraźni, kogo należy pozbawić orderu Orła Białego, począwszy od piknika. I jeszcze tylko parę takich ostatnich, ostatnie parę przykładów. Proszę Państwa, gdzieś mi się tu zaszło, ale to i tak pamiętam. No a jak ocenić fakt, na przykład, że były premier Rzeczpospolitej Polskiej, Kazimierz Marcinkiewicz, pracował dla banku Goldman Sachs, nie chyba dlatego, że miał niesamowitą wiedzę ekonomii, ten skromny nauczyciel fizyki w swoim czasie, ale dlatego, że jako premier miał wiedzę o różnych tajnikach w Polsce. I jak ocenić fakt, że kiedy bank Goldman Sachs publicznie przyznał, że działał na rzecz dewaluacji złotówki, a więc na szkodę polskiego skarbu i tak dalej, to on dalej pracował w tym banku Goldman Sachs. No przecież za to powinno być powszechne potępienie. A temu panu to wyszło. To jest zdrada stanu. No to jest właśnie, ja ciągle mówię, używać słów zdrada stanu, zdrada Polski, zdrada interesów narodowych. A jak ocenić fakt, że słynny, jak to mówię, profesor maturzysta Władysław Bartoszewski, tak, historyk, przyjął złoty medal dla uczczenia niemieckiego, śmiertelnego wroga Polski znów, Gustawa Stresemana, który wydał wojnę celną Polsce w 1923 roku i który miał większe roszczenia wobec Polski niż Hitler, bo Hitler chciał Gdańska i korytarza przez Pomorze, a pan Stresemann chciał Gdańska, korytarza przez Pomorze, całego Śląska i wielkiej części Wielkopolski. No i co? Bartoszewskiemu to nic nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało mu też to, że dostał on, minister spraw zagranicznych, dotację od Niemców na jedną z książek. Też nie przeszkadzało. No ale tu może przypomnę przy okazji, bo nazywają go w Niemczech łowcą orderów, to też tak na marginesie, że bo mało kto pamięta, oni na tym żerują, że my zapominamy. Otóż na przykład o tym, że Bartoszewski, gdy zwyciężył PiS i prezydent Lech Kaczyński, był jednym z pierwszych, którzy gorąco gratulowali Kaczyńskiemu. Dlaczego? No bo jego przyjaciel Marcinkiewicz uczynił go prezesem Rady Nadzorczej LOT-u. A co, znał się na lotnictwie pan Marcinkiewicz? No latał często i tak dalej. Ale potem, jak następny premier Kaczyński zdjął go z tej funkcji, no to od razu było bydło i tak dalej. A żeby było zabawniej, to czytam w pamiętnikach Marcinkiewicza, że jeszcze wspólnie z Bartoszewskim naradzali się, aby jego syna, podrzędnego historyka, chociaż jest wanny, uczynić pełnomocnikiem do spraw energii. No to akurat nie wyszło, ale czytałem niedawno, kilka miesięcy temu, że zrobiono go wiceprezesem jakiejś firmy informatycznej z pensją 30 000 zł. No i to mamy ciągle na każdym kroku. I ja dlatego, między innymi, proszę Państwa, uważam, że jednym z punktów programowych powinno być opodatkowanie bardzo mocno podatkiem kryzysowym wszystkich tych,
którzy nie mając kompetencji nadużywali skarbu państwa. Począwszy od ministrów rządu mazowieckiego, którzy wykupili mieszkania za bezcen. Konfiskata majątkowa. Tak, to o właśnie lustracja majątkowa, przyjrzenie się tym wszystkim ministrom finansów, którzy działali na korzyść obcych. I jeszcze jedno, proszę państwa. Ja chciałbym, żeby wprowadzono, to musi być, to niech wreszcie program, jak będzie tu Duda, to pytajcie go o to. Albo wygra, jeśli będzie chciał być autentycznym szeryfem. Jeśli będzie występował na rzecz prawdziwej sprawiedliwości, bo proszę państwa, ile jest krzywd choćby zrobionych przez urzędy skarbowe i celne. A ja chciałbym, żeby w każdym... Co tu zniknęło? Bateria. Ja chciałbym, proszę państwa, żeby w tej sytuacji, no widać, że jest, jest sygnał też, żebym kończył, żeby w tej sytuacji każdy urzędnik, który działa na szkodę przedsiębiorcy, rolnika, komornik taki jak tamten jegomość z tym kombajnem, on spłacał do końca życia nawet własnych pieniędzy, nie państwo, krzywdy urządzone zwykłym ludziom, rolnikom, przedsiębiorcom, kupcom. Musi być wreszcie sprawiedliwość. Proszę państwa, bo już nawet mikrofon dał mi sygnał, chyba apelem, co stale wygłaszam, walczmy o Polskę nadziei bez komuchów i złodziei. Dziękuję bardzo.